czy od momentu publikacji tego pierwszego dokumentu coś się zmieniło w społeczeństwie? Widzi Pan jakąś poprawę? Wydaje mi się, że ten film zmienił świadomość społeczną, że dzisiaj już tylko ktoś, kto chce być ślepy na problem, pozostanie ślepy. I myślę, że ten film sprawił też, że w samym Kościele jako instytucji wciąż trwa bardzo poważna dyskusja i jeśli nawet nie widać jej efektów, jeśli chodzi o Kościół, ten hierarchiczny, to myślę, że prędzej czy później te efekty nastąpią. I nastąpią zmiany, nie tylko bezpośredni oprawcy, ale też ci, którzy ich ukrywali, przenosili, poniosą jakąś odpowiedzialność. Mam głęboką wiarę i mam nadzieję, że tak się stanie. Jaka to by mogła być odpowiedzialność? No choćby taka, że biskupi, którzy wiedząc o niewłaściwych, przestępczych zachowaniach księży, nie zrobili nic, aby zgłosić to organom ścigania, nie zrobili nic, aby ukrócić krzywdzenie dzieci, że przynajmniej stracą swoje stanowiska. No to byłoby dla mnie takie minimum. Nie wiem, czy od strony prawnej, karnej znajdą się dokumenty i świadkowie, którzy dostarczą wystarczającego materiału prokuraturze, aby ta mogła postawić zarzuty. Natomiast uważam, że polscy hierarchowie, jeśli naprawdę chcą walczyć z problemem przestępstw seksualnych, muszą także rozliczyć siebie, czyli przedyskutować we własnym gronie, ale też przestać ukrywać tych biskupów i tych hierarchów, którzy mają na sumieniu grzech zaniechania, obojętności, czy też świadomego działania i ukrywania przestępców. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!